Cześć, witam was w sobotę, 3 marca. Mam nadzieję, że jakoś przeżyliście ten post multimedialny z wczoraj. Czas na kolejne zadanie. Komentarz do dzisiejszego zadania przygotował Michał Przewoźny. Jest to założyciel wspólnoty dla mężczyzn Lew Judy, która działa w Toruniu, a także w innych miastach w całej Polsce. Posłuchajcie. Cześć, witajcie. Z tej strony Michał. Jestem liderem wspólnoty dla mężczyzn Lew Judy i mam taką przyjemność i zaszczyt skomentować dla was, dla nas dzisiejsze wyzwanie ze zdrabki. Brzmi ono: poznaj patronów swoich bliskich. I jak myślę sobie o tym, to jest tym dla mnie coś męskiego. Coś takiego z walki o naszych bliskich. Więc pytanie, czy znasz patrona swojej żony, swoich dzieci, swojego brata, siostry, swoich rodziców? Myślę, że to może bardzo pomóc ci w walce o nich. Modlitwa, proszenie o wstawiennictwo tych ludzi, którzy są z nimi jakoś też szczególnie związani poprzez imię, które noszą. Także spróbuj, jeśli jeszcze tego nie wiesz, odnaleźć patronów swoich bliskich i pomódl się dzisiaj do nich, do Pana Boga, za ich wstawiennictwem, tak, żeby twoja rodzina, twoi bliscy mieli więcej siły też w tym okresie Wielkiego Postu i mogli lepiej, jeszcze lepiej przygotować się na Wielkanoc, na święta, żeby zbliżyć się do Pana Boga, bo chyba o to przede wszystkim chodzi w tym czasie. Wielkie dzięki dla Michała za jego dzisiejszy komentarz. Bardzo zachęcam was, żeby w komentarzach do tego filmu podzielić się historiami swoich patronów. Co najbardziej w ich życiu, w ich życiorysie was urzeka. Zachęcam do tego, będziemy te komentarze przeglądać, czytać, być może wybierzemy najciekawsze i opublikujemy także na Facebooku. Lew Judy to wspólnota, którą założył Michał, który przygotował dzisiejszy komentarz. Jeśli jesteście ciekawi, czym zajmuje się wspólnota lub poszukujecie wspólnoty, zaznaczam, że to wspólnota tylko dla mężczyzn. Link do miejsca w sieci, gdzie możecie więcej o tym przeczytać, macie w opisie do filmu. My widzimy się jutro. Cześć!